Witam wszystkich. Dzisiaj mamy 7 czerwca 2020 rok. 2020, tak? Pasieka Osięciny. Zajrzymy do rodzinki, może to tu wjedło to. O. Do tej rodzinki testowej. Co one to narobiły? No jest. Cały korpus prawie. W całym korpusie. Na ostatniej ramce też już miodzik jest. Tu jest cała ramka miodziku i zaczynają zasklepiać. Ale jeszcze nie zasklepiony jest ten miodzik. I na dole jest to samo. W dolnym korpusiku. Zobaczymy tu może. To położę z boku tą rameczkę. Zobaczymy, co tu się dzieje. No, częściowo zasklepiałem, ale jeszcze troszkę. Tu to mamy. No, tu jest poszyta, ale tu nie. Także chcieli, żeby to poszyło. Teraz nam ten miód już nie skrystalizuje. Możemy czekać z nim. Zobaczymy z drugiej strony jeszcze. O. A zaczęła się akacja teraz. O, proszę bardzo. Nawet trutowe zacząłem wkładać. Ostatnia ramka już jest zalana miodem. Następne zobaczymy jeszcze. Tu zaczynają poszywać. Tu jest poszyte. Coś przykleiłem. O proszę. Fajnie miotku jest. No i ta rameczka też. Też jest miotku. Też miotku jest. No te rameczki to są w środku, to są rameczki z czerwiem. Chociaż tu się wygryzł czerw i nakłady miotku. O proszę. Całe ramki miotku i to muszą zasklepić. O proszę. Wygryzł się czerw, a tu jeszcze jest czerw. Tu jest jeszcze czerw. Miseczki na dole to jest puste, bo tu nie miały na czym sobie odbudować. Tą rameczkę może wykorzystam, ale nie dzisiaj. O, włożymy to z powrotem. Dolnych nie będziemy przeglądać, bo to nie ma wielkiego sensu. Bo na dole jest to samo, podobnie. Może być mniej troszkę zasklepiony. Pierwsze góry zasklepiają. To przykryjemy teraz, tak? Ułożyliśmy ładnie gniazdo. Gniazdo na stawkę, ładnie, równo, dobrze. To złożymy to. I zobaczymy, co na dole jest. Gnieździe jeszcze teraz. Ciężki. Naprawdę. Ciężar. Tu jest troszkę miodu. Troszkę może je zdmuchniemy, chociaż one to dają nam spokój. Ale troszkę tak, żeby chodzi, żeby nie gnieść pszczół. Pszczoły są bardzo spokojne. Bardzo spokojne, bym powiedział. I jednocześnie pracowite. To jak widać. 3 czy 4 dni zaglądaliśmy, to było pół nadstawki, a teraz już jest cała nadstawka miotku. Czerw.
większość na tramce czerwie. Jest bardzo dużo trutni. Trutnie są potrzebne, grzeją rodzinkę, napędzają do pracy. Bardzo potrzebne trutnie są. Tam gdzie są trutnie, będzie i miód. Zobaczymy, co my tu mamy. Tu jest pierzga. Czerw, jeżdżka, czerw, pokarmu i miodu troszkę, czy pokarmu. Z gniazda nie bierzemy miodziku. Nie bierzemy miodziku z gniazda. O, tu jest fajna ramka, ale tu jest mało czerwy. To jest miseczka, matecznik jakaś, ale to jest stary jakiś tam. To nic nie ma. Tu jest pierzga, czerw. Dobra, fajna ramka. Widać w tym ulu nastrój roboczy. Tu ostatnio daliśmy chyba. Może czy przedostatnio, wcześniej chyba. Jest zaczerwiona cała, a może i ostatnio. Cała zaczerwiona. Może dam teraz odwrotnie. To jeszcze tutaj te narożniki nam dopracują. O. Zawsze pierwsze zaczynają od przodu budować. Bardziej. I kończą z tyłu. Tu co mamy? O, tu mamy fajną rameczkę. Młody czerw. No fajna ta rameczka jest. Tu co my tu mamy? A, tu daliśmy ostatnio. Tu daliśmy ostatnio. Odbudowane. No, jajeczek jeszcze tu nie widzę. Może pojedyncze gdzieś tam. Ale jeszcze tu za bardzo nie widać. Ale zaraz posieję. Zobaczymy do końca. Przeglądamy to i zobaczymy wszystko. Tu jest ładna rameczka z czerwiem. Prawda, ładna rameczka. Ale miodzikiem już je ograniczają. O, tu mateczka chodzi. Chodzi mateczka. Widać to? Widać chyba. Ale miodzikiem zaczynają ograniczać. Także musimy coś tu zrobić z tym. Miodzik jeszcze troszeczkę za wcześnie, żeby go wybrać. Tu też jest fajna rameczka. Fajna rameczka jest, dobra. Co to mamy dalej? O, tu jest czerw, różny taki, różny stadium, jeszcze lepsza. O, widzicie, proszę, elegancka rameczka. No. Zobaczymy ta następna. Tutaj jest osłonowa ramka bardziej już. Pierzga. Nie wiem, czy może na dole coś tam jest jajeczek. Ale to jest bardziej osłonowa rameczka. Dobra, i teraz my tu zrobimy sobie tak, żebyśmy nie musieli jeszcze z tym miodem teraz działać. To tą rameczkę zabierzemy. Ta była taka fajna ramka. No, tu jest różny stadium czerw.
Tak, w różnym stadium czerw. To ten to damy, może sobie włożymy tu. Taki korp utworzyliśmy, następny korpusik z miodem. I która ta nam ramka się podobała? I któraś była? Ale to może złożymy bardziej tak. Tu gdzieś była matka na, chyba na tych z tych ramek. Ta chyba była tak, czy następna? Taka fajna rameczka też. To jest taka fajna rameczka, czerw w różnym stadium. No, dokładnie. Tą też weźmiemy tu. Odstawimy. Dobra. Tutaj damy tę rameczkę. Odciśniemy. Dobrze. I tu mamy rameczkę z suszem. Damy. To przesuniemy dalej może. I tu mamy rameczkę jeszcze z węzą. Niech pracują. Niech budowują nam rameczki. Może trzeba dobrze ścieśnić. Wtedy nie odbudowują nam tak bardzo. Tych hoffmanowskich zabudowań. O, tak to są nad, nam tu no, nadbudówki robią, które trzeba czyszczać co jakiś czas. Dobrze. I to teraz damy tu rameczkę. Tak fajnie będzie. Ściśnijmy to wszystko. Kratę. Tylko czy ja teraz wezmę korpusik stamtąd? To jest pytanie, zagadka. Teraz to może odwrócę chwilowo, bo że mnie zrzucił. Z powrotem, dobra. I ten korpusik pusty z pszczołami w środku, z tym czerwiem, daliśmy tu do góry. Dobrze, jest wszystko, stoi równo. Dobrze, stoi wszystko ładnie. I do góry jeszcze damy teraz z tym miodem, tylko jak go tu dźwignąć. Kurczę, ale ciężki. No i mamy teraz. No i mamy tego jeszcze u góry. I teraz pszczółki mają kontakt ze sobą cały czas poprzez czerw i będą składały nam jeszcze teraz za sklepią górę. I będą składały miodzik na dole. Także nie musimy się śpieszyć z tym miodzikiem w ogóle do... Trzeba podnieść go teraz. Ale tu i tak górę nie musimy oglądać. Także teraz mamy już dość wysoki ten. Teraz niech noszą akacja, duży przybytek będzie miała. Będą miały gdzie składać miodzik. No i to by był dzisiejszy przegląd. Zakończony. To by było tyle na dzisiaj. Dziękuję wszystkim za uwagę.